Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj pobijemy się z kangurem. Bez zbędnego czekania, jak w każdy poniedziałek, wjeżdżamy do internetu. Zacznę od walki między człowiekiem a kangurem, która rozegrała się, tu żadne zaskoczenie, w Australii. Grupa myśliwych wypuściła swoje psy, które miały za zadanie gonić dzikie świnie, a znalazły kangura, chociaż patrząc na to, to bardziej kangur znalazł psa. W tym momencie na ratunek przybiegł właściciel i zaczęła się walka. I to już po walce. Po tym ciosie kangur do teraz nie ogarnia, co się stało. Konsekwencje nietrzymania gardy. Ta walka trwała tak długo, jak pojedynek Pudziana z Popkiem. No ale tutaj przynajmniej król Australii nadal stoi na nogach. Film w 2 dni na Facebooku nabił 4 miliony wyświetleń, a na jednej z kopii na YouTube jest to 1,5 miliona. Obrońcy praw zwierząt, w tym przypadku kangura, mogą jęczeć, że to było zbyt brutalne, no ale jakoś trzeba było mu powiedzieć, aby spieprzał w podskokach. Poza tym, oprócz szoku, że człowiek tak bez ostrzeżenia dał mu prosto w ryj, nic mu się nie stało. Ten kangur to waga średnia, ciężko byłoby podejść do tego, którego już wam nieraz pokazywałem. Coś czuję, że ten by mu oddał. I ta walka nie zakończyłaby się tak jak tu. W przerwie od odcinków moją skrzynkę zapełniły filmy z ratowania kotów. Dlaczego ich nie pokazać? Ten rosyjski zwierzak spędził zimową noc na ulicy, do której przymarzł. Koszyczka zamierzła, przylipli łapy. Jeżeli myślisz o zimie, to nie o minus 5 stopniach, tam było ich minus 35, czego nie wiedział nasz przyjaciel i potrzebował pomocy. Po 7-minutowym moczeniu go wodą, które w 14 dni zobaczyło 900 tysięcy osób, udało się, kot się odlepił. Wsio. Dawaj, to chuniu. W kolejnym filmie widać, że nic mu się nie stało, a nawet znalazł nowy dom. Kolejny viral to kolejny rosyjski sierściuch, który nie zdaje sobie sprawy, jak dużego miał farta. On też był bliski przylepienia się do drogi, tylko że na zawsze. Tu też mamy happy end, bo i on znalazł nowy dom. Zmieniliście zdanie o Rosjanach? Tak, to naród, który potrafi współczuć, potrafi pomagać, a dla kotów zrobią wszystko, tak jak w tym internetowym klasyku. Gdy kot nie chce zejść z drzewa, drzewo trzeba obciąć. Zwalić się na linie energetyczne i pozbawić sąsiadów prądu na 2 dni. No ale kot uratowany. Już wam to też kiedyś mówiłem, że na ich wdzięczność nie ma co liczyć. Ale warto pomagać wszystkim zwierzakom i nie jest to takie trudne jak w Australii. Let it go, dogs, let's go. Teraz nie będzie o filmie, a o zdjęciach i kolejnym dziwnym internetowym challenge'u. Może mały wstęp. Słyszeliście o Panty Challenge, którym trzeba było pokazać wewnętrzną stronę majtek? Serio, taki był challenge. Jak już niektórzy zdjęli majtki, to czas na One Finger Selfie Challenge. Nie jest on skomplikowany, wystarczy, że przy robieniu selfie swoje intymne części ciała zasłonisz jednym palcem. Całe to wyzwanie zaczęła Amy Davison swoim filmem, w którym próbowała odwzorować rysunek japońskiego artysty Sky Freedom. Jak widzicie, udało się i zaczęła się fala One Finger Selfie Challenge. Nie wiem, czy o facecie dobrze świadczy to, że to jeden palec wystarczy, aby zasłonić swoją trąbkę. Czasami internetowa głupota tak mocno uderza mnie w łeb, że długo dochodzę do siebie. Tracę też wiarę w ludzi. Chyba po to są takie filmy z ratowania kota, aby chociaż trochę ją przywrócić. No ale jakoś tak patrząc na to, sam mam ochotę wyjść na drogę i do niej przymarznąć lub dać się przejechać. Ciekawe, co będzie następne i swoje pomysły, nawet te szalone, na challenge piszcie w komentarzu. To tyle w tym odcinku. Pełne filmy znajdziesz w opisie. Zostaw lajka, doceń to, co robię. Będę za to bardzo wdzięczny. No i dziękuję wszystkim za subskrypcję, bo dzięki wam kilka dni temu przekroczyłem 700 tysięcy subskrypcji. Na Facebooku napisałem nieco więcej. Tam was zapraszam i jeszcze raz bardzo dziękuję każdemu z osobna za to, że tworzymy tak wielką społeczność. No i nowe osoby zapraszam, aby do nas dołączyli, abyśmy wspólnie oglądali filmy, które podbijają internet. A teraz losowanie zaległych koszulek. Wygrywają mój przyjaciel Grubas, który uświadomił sobie, że maluje gorzej niż świnia Pigasso z ostatniego odcinka. Swoje dane wyślij mi na Facebooku, a jeżeli ty też chcesz wygrać, po prostu komentuj.